się, robi się absolutny bałagan w głowie. Człowiek próbuje zebrać wszystkie myśli i jest to naprawdę trudne. Natomiast, drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że za sukcesem artysty stoją ludzie. Po pierwsze, są to fani. Po drugie, są to osoby, które pracują z artystami. W moim przypadku Iza Bierna, która jest moim menadżerem. Bogdan Kondracki, który wyprodukował płytę. Karolina Koza, która napisała teksty. Tomasz Świerk napisał ze mną te piosenki. Jesteśmy współkompozytorami wszystkich utworów na tej płycie. Ja również słucham Cię w radiu co tydzień. Sławek Mroczek, który uwierzył w nas wszystkich i jest wydawcą tej płyty. Ja jestem przeszczęśliwa, że mam takich ludzi wokół siebie i bardzo bym chciała, żeby powstał nowy trend w Polsce, mianowicie brak hejtu, bo drodzy Państwo, hejt jest po prostu absolutną trucizną. Dwa, doceniajmy ludzi, z którymi pracujemy i trzy, bądźmy wdzięczni za to, co mamy, a sukces zacznie się zdwajać. To jest bardzo proste, opatrzność na nas patrzy. I kogo słuchasz tak w radiu co tydzień? Kogo słucham w radiu co tydzień? Mam nadzieję, że codziennie będę słuchać teraz piosenki Słucham Cię w radiu co tydzień w radiu, ale na co dzień słucham oczywiście Marcina Sójka, jestem jego wielką fanką. To jest naprawdę niewiarygodny voice i niewiarygodny talent, ale oczywiście oprócz Marcina Sójki mam swoich ulubieńców i to na polskiej scenie muzycznej. Jestem absolutną fanką Dawida Podsiadło, Krzysia Zalewskiego, nowego zespołu Blauka, który jest w tej chwili od niedawna na naszej polskiej scenie muzycznej, Jagody Kret, która wczoraj występowała w debiutach, Natalii Zastępy, mogłabym wymieniać, ale to są wszystko ludzie, którzy właśnie teraz zaczynają rozkwitać w swoich karierach. Wiesz, że wygrasz? Nie, w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, czy wygram. Ja tu przyszłam dla zupełnie innego celu. Ja chciałam, żebyście się Państwo dobrze bawili przy tej piosence, bo kiedy ja ją napisałam, poczułam totalną radość w sercu, że ktoś chce słuchać tak trudnego utworu, bo to nie jest wcale prosta piosenka. I bardzo chciałam, żeby Opole podniosą ręce i razem w rytmie, żebyśmy mogli zatańczyć. To był tak cudny wywiad, wygląd tego całego zamieszania muzycznego. I najśmieszniejszym akcentem w tym momencie była moja spadająca sukienka na podłogę, ale to też poczułam symbolicznie, jakbym odcinała jakiś stary kokon i wchodziła zupełnie na nowy rejon swojego życia.